Cześć, przed Wami wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, laureatka festiwalu w Opolu i nie tylko, Karolina Lizer. Zapraszam, Tomasz Dereszyński. Cześć Karolina. Cześć, witam serdecznie. Miło Cię widzieć i słyszeć w dobrym nastroju, zwłaszcza, że właśnie jak wspomniałem, jesteś no, całkiem niedawno ograłaś wszystkich podczas festiwalu w Opolu. Jak się z tym czujesz, zwłaszcza, że śpiewasz piosenki nie łatwe, nie popowe, tym bardziej doceniam taki sukces. Przyznam się, że ja jestem bardzo zaskoczona tymi nagrodami. Może jeszcze nagrodą jury nie, ale najbardziej jestem zaskoczona nagrodą publiczności. No właśnie dlatego, o czym powiedziałeś, dlatego, że ta muzyka nie należy do muzyki bardzo popularnej. No, są tam poetyckie teksty. W piosence, która wygrała, też był. Powiedzmy, że nie wszystko jest takie oczywiste, że trzeba trochę podrążyć, trzeba znać trochę kultury polskiej, więc dla kogoś z zagranicy, jakby sobie przetłumaczył tą piosenkę, to może też by nie do końca wiedział, o co chodzi. A jednak podbiła serca, więc no, ja jestem przeszczęśliwa, bo tak naprawdę o to walczę. O to walczę, no może nie całe życie, bo taka moja świadomość muzyczna zaczęła wzrastać mniej więcej w wieku gimnazjalnym, czyli powiedzmy około 15 lat. Czyli wychodzi na to, że już od 10 lat walczę o to, żeby właśnie ta poezja, którą kocham, połączona z ładnymi melodiami, trafiła do ludzi. No i pierwszy krok za mną. Tak, mówimy o piosence Czysta Woda. Czysta woda w środku lata, nić pamięci się zaplata. Sam tytuł już jest poetycki. Skąd czerpiesz inspirację? A jeszcze chciałbym zapytać ciebie, jak wspominasz występy w amfiteatrze w Opolu? Bo, no bo to jest duże audytorium, do tego pokazywane w TVP, w telewizji generalnie, tak? No, każdy występ telewizyjny to jest niesamowite doświadczenie. Ja w Opolu byłam już 2 razy. No i ten drugi raz to był taki powrót do domu. To było dla mnie niesamowite, bo gdy przyjechałam, okazało się, że tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy tam pracują przy festiwalu, mnie pamiętali z tego pierwszego razu. Więc przyszłam się, czułam tak, jak byłam mała i przyjeżdżałam w takie miejsce, w które co roku przyjeżdżaliśmy na wakacje. I jak przechodziłam przez to miejsce i tak samo było w amfiteatrze, to wszyscy mi mówili: o, dzień dobry Karolinko, jak fajnie, że jesteś, fajnie, że wróciłaś. Więc poczułam się po pierwsze, jakbym wróciła do domu albo w jakieś takie miejsce bliskie mojemu sercu. No i niesamowicie obserwuje się to wszystko, co się tam dzieje, tych wszystkich ludzi, którzy tam pracują. Tam wszystko musi być na czas, nic nie musi się spóźnić. Więc no, wszystko jest dopilnowane co do sekundy. Jesteśmy pilnowani po prostu, żeby wszystko się udało, no to tam jest cały sztab ludzi, którzy pilnują każdej jakiejś tam minuty tego przedsięwzięcia całego. No i to się obserwuje niesamowicie. To jest ogromna produkcja i te opolskie produkcje, no to są największe, jakie ja w życiu do tej pory widziałam. No i bardzo dobrze się pracuje z tymi ludźmi. Wszystko jest tak jak w grafiku, nie ma czekania, jak to zwykle bywa, nie ma obsów, jak to jest, nie wiem, bardzo często na próbach przed koncertami, czy na Dniach Miast, czy tam w Domach Kultury, no czegoś takiego w ogóle nie ma. Przychodzi się, robi się swoje i się wychodzi. Ja sobie tak wyobrażam, bo ja nigdy nie będę nagrodzony, bo nie śpiewam, na szczęście. Stoisz, czekasz na werdykt, nagroda publiczności, Karolina Lizer. Przypomnę tylko, że w konkursie też pokonałaś chociażby panią Celińską czy jednego z klanu Cygowskich, więc to samo mówi za siebie, tak? Wracam zawsze tu, gdzie prowadzi mnie kosmyk słońca. Czysta woda, piosenka, którą też jakby współtworzysz z zespołem Bum Bum Orkestar. Bardzo ciekawa ekipa. Klip do tej piosenki w formie takiego mini koncerciku, tak? Jak można powiedzieć. Jak się pracuje z orkestrem?
Pracuje się bardzo dobrze. My z Bumbumami nagraliśmy dokładnie 3 piosenki, tylko że teraz nastąpiły pewne roszady. Bumbumy jakby zostały Bumbumami, a ja stworzyłam swoją orkiestrę, która się nazywa Folk Orkiestrą i też w Opolu już nie byłam z Bumbumami, tylko byłam z tą moją orkiestrą, ale jakby to nie jest jakiś niesamowity odbieg od Bumbumów, dlatego bo 3 osoby, które są w składzie Bumbuma, nadal są w składzie mojej orkiestry. Więc to bardzo dużo się nie zmieniło. Ogólnie chłopaki to jest wulkan energii. I to jest jakby też powód, dla którego ja bardzo chciałam z nimi coś stworzyć. Ja byłam ich wielką fanką już od kilku lat i no postanowiłam po prostu się odezwać i zaryzykować. Może się zgodzą, może się nie zgodzą. Zgodzili się. I właśnie dlatego klip wygląda w ten sposób, bo ja chciałam oddać jak najbardziej właśnie tą energię, która w nich jest. I bardzo ciężko było to ująć na filmie, bo przyznam się, że na początku, gdy ten film był po prostu zmontowany z różnych ujęć, to w ogóle nie oddało tej energii. Dopiero jak to było właśnie z jednego ujęcia, jak ja sobie obejrzałam jedno całe ujęcie naszej zabawy, jakby muzyką, graniem i w ogóle no byciem ze sobą, to wtedy zobaczyłam, że dopiero w tym czuć i to też tak naprawdę nie 100%. 100% da się zobaczyć tylko na żywo i na koncertach, ale właśnie dlatego chciałam, żeby to było tak, żeby chociaż trochę tej energii dało się przekazać dla widza, dla słuchacza. Poza tym, że oni są bardzo energetyczni, no to tu są najlepsi muzycy. Klarnecista, czyli Olivier, no to jest muzyk, który też gra z Dawidem Podsiadło. Więc to są topowi polscy muzycy. Lepszych nie mogłam znaleźć do tego, żeby coś zrobić. A jeszcze kochają muzykę bałkańską. A ja chciałam, żeby właśnie, żeby część muzyki, którą zrobię, była z takimi inspiracjami bałkańskimi. Więc prawda jest taka, że no nie ma lepszego zespołu do zagrania takiej muzyki, jak takiego, który się tą muzyką fascynuje. Zawsze sobie mówię tak, że zespół daje dużą siłę, dużą moc i dużo energii, ale niestety mają pecha, bo zawsze jest jakiś wokalista, wokalistka, ktoś, kto się na scenie prezentuje z przodu i w związku z tym, tak jak wspomniałaś Dawida Podsiadło czy innych artystów, choćby Karolinę Lizer, zostają jakby z tyłu i są mniej, że tak powiem, eksponowani. Ale a propos, wspomniałaś o tym, że interesuje cię folk. Interesuje cię też jazz, interesuje cię muzyka ludowa, czy szeroko pojęta, jest na przykład ten utwór Basilon. Jak piskle muszę się wznieść, choć w gniazdku ciepło jest, wiesz, powietrzna droga jest tym miejscem, gdzie to też fajny klip powstał. Tutaj widać duszę romantyczną twoją, bo jest to takie właśnie nawiązanie do tej Polski, do tego obrazu. Jak powstawał ten utwór? Ten utwór napisała dla mnie moja koleżanka, z którą jestem dość blisko związana, Zuzia. No ona po prostu mnie znała. Ja ogólnie no, staram się pracować, jeśli ja nie piszę czegoś, to żeby muzyka, którą wykonuję, była stworzona w oparciu o to, że się mnie zna się moją wrażliwość, to jaka właśnie jestem i co jakby ze mnie wypływa. I teksty pisane dla mnie przez kogoś innego powstają często po właśnie bardzo długich rozmowach. I tak samo powstał właśnie też ten tekst. No ten tekst miał być pełny nadziei, miał być taki wznoszący i miał być łąkowy, bo on powstał do łąkowych historii. Więc myślę, że udało się Zuzi właśnie to ująć. Ja jak przeczytałam ten tekst za pierwszym razem, no to bardzo przemówił jakby do mojego serduszka. No i to, co pokazałam na filmie, no to też jest jakby no moje największe serce, czyli moje Mazury, bo ten teledysk jest nagrany właśnie na Mazurach. W zasadzie nie odchodzę dalej jak mniej więcej 200 metrów od mojego domu we wszystkich ujęciach, które tam są. Więc no to jest takie przepełnione po prostu moją duszą, ten utwór. Jak wspomniałem, ciągnie ci do mikrofonu, a przecież masz kształcenie też instrumentalne, tak? Tego zapamiętam, w klasie fortepianu i klawesynu, szkołą muzyczną, tak? Zaliczyłaś.
Przepraszam, ale koncertowałam na klawesynie, nawet kończąc moją edukację i po skończeniu, mniej więcej przez rok. Ale jak, ja zawsze śpiewałam i do szkoły muzycznej trafiłam też przez śpiew. Moja mama chciała mnie zapisać, jak miałam te 5-6 lat, na śpiew, ale okazało się, że w szkole muzycznej no właśnie odprowadzili ją z kwitkiem, bo na śpiew nie można się zapisać w wieku 5-6 lat. Stąd wzięły się instrumenty, zresztą z czego się bardzo cieszę. Zostałeś się z fortelu. Tak, tak. No taka była też propozycja mojej pani w przedszkolu, która widziała, że no mam taki talent muzyczny, żeby do tej szkoły muzycznej zapisać właśnie na instrument. No i te instrumenty mnie bardzo rozwinęły i też jakby nie rezygnuję z nich. Mam w planach projekt wokalno-klawesynowy, ale no ja mam bardzo dużo pomysłów i wszystkich naraz nie da się zrealizować, więc na razie po kolei. Teraz zamykam nową płytę, która się ukaże do końca tego roku, która będzie właśnie z takim no zacięciem raczej folkowym, ale nie tylko to będzie polski folk, tylko tam będzie czuć właśnie też jakieś takie bałkańskie, greckie, czy żydowskie, albo cygańskie zaleciałości. Dajcie mi białe koronki, dajcie mi chleb. Projekt klawesynowy też jest zaplanowany gdzieś tam na przyszłość, tylko no wszystko wymaga czasu. Nie wszystko da się zrobić naraz, więc na pewno można się po mnie spodziewać tego, że wyskoczę kiedyś z klawesynem na scenę. Wszyscy wiedzą, co o mnie myśleć, tylko ja mam w głowie pustkę. Już tak upraszczając, żeby nie wprowadzać, o co chodzi, twoje ulubione piosenki Abby, takie ze trzy, i może jakaś ulubiona piosenka Dody. Jak Dody, do tego... o kurczę, ulubione piosenki Abby to na pewno I Wonder. No to jest no nie, bardzo piękna piosenka. Thank you for the music, bo to, tutaj też jest tekst, który wypływa na pewno też z mojej duszy. Ja też zawsze dziękuję za muzykę. Jaki trzeci by tu dołączyć? Ja lubię Super Trooper. To takie wesołe, ja jestem taka melancholijna, więc jak już mają być ulubione, to by musiał być jakiś melancholijny. No na razie mi przychodzą te dwa do głowy, to są takie topowe, na pewno ulubione. O, jeszcze I Have a Dream, też a bardzo lubię tą piosenkę. A Doroty? Dody? O matko. Nie przychodzi mi teraz żaden tytuł do głowy, przyznam się. Okay. Mimo, że śpiewałam nawet z nią, ale kurczę... To jest wszystkie. Będzie dyplomatycznie. Jak ja z nią śpiewałam, to śpiewałam akurat piosenki nie tylko jej autorstwa i na przykład była piosenka Anny Marii Jopek, tam jestem piasku ziarenkiem w klepsydrzeże, więc ponieważ dodawiam ją do swojego repertuaru, to powiem, że to ta piosenka. Okej. Okay. Dobrze, bo z Abbo na pewno nie miałaś okazji wystąpić, ale z Dodą miałaś, w związku z tym zapytam ciebie o to właśnie, jak wspominasz występy, czy jeszcze jest szansa, że coś wspólnego wy stworzycie, no bo to jest osoba, no też już marka dosyć mocna w kraju, nie tylko chyba. Czy stworzymy, to nie mam pojęcia, bo nigdy nie mówię nigdy, na pewno nie ma teraz takich planów, też ja nie mam jakiegoś takiego kontaktu z Dodą, ale jeśli chodzi o same występy, no to to były czasy, gdzie ja jeszcze dużo solo nie występowałam i to mi pozwoliło się rozeznać z takimi scenami, no, o których nie marzyłam, bo to były sceny z tysiącami albo z dziesiątkami tysięcy ludzi. I ja mogłam tam wyjść, zobaczyć, jak oni na nas patrzą, jak na nas krzyczą i zaśpiewać i powiedzmy jakoś się z tym oswoić. Na pewno to doświadczenie bardzo dużo mi dało później, jeśli chodzi o moje występy takie już właśnie przed wielką publicznością albo właśnie te telewizyjne, w których jest ta świadomość, że patrzą na ciebie miliony, pozwoliło mi po prostu przeżyć te pierwsze stresy w takiej strefie komfortu i to było bardzo fajne. Też bardzo fajne było to, że te koncerty akurat były ze wspaniałą orkiestrą, orkiestrą Wojtka Zielińskiego i oni no, grają przepięknie. Mam to szczęście, że
no zdarza mi się z nimi występować i właśnie wystąpić z taką orkiestrą na scenie w każdej roli, nawet w roli, nie wiem, kogoś, kto nosi wodę za sceną, jest niesamowitym przeżyciem, a tym bardziej, jeśli można na tej scenie stanąć i jeszcze zaśpiewać. No i poznanie Dody w tamtym czasie, powiedzmy, że też było jakimś tam większym przeżyciem, no bo poznanie każdej osobistości telewizyjnej, no to jest dla młodego człowieka wchodzącego w ten świat no dosyć duże przeżycie. Bardzo mi się też podobały jej sukienki, bo ja też bardzo zwracam uwagę na to, jak ja mam wyglądać na scenie i to też bardzo doceniam w Dodzie, że ona też dba o każdy szczegół i właśnie te sukienki i jej stylizacje zawsze były obłędne. Karolina Lizer zgodziła się wziąć udział w moim programie Piątka Deresza. Zaraz usłyszy 5 tendencyjnych pytań. Karolina, jesteś gotowa? Mam nadzieję, że tak. Dobrze, to lecimy pierwsze pytanie. Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie. Laleczka z Saskiej Porcelany. A skąd akurat ona? Akurat miałam taką kasetę, w zasadzie moja ciocia ją miała, z różnymi piosenkami dziecięcymi i ona tam była i to była moja ulubiona piosenka. Mhm. Zdałam ją też do szkoły muzycznej. Okej, okay. Lecimy. Drugie pytanie. Utwór, którego nie cierpisz? Przez twoje oczy zielone. Nie powiem, nie pytam dlaczego. Dałabyś dużo, żeby wystąpić z? Z Kubą Badachem. Dlaczego Kuba Badach? Dlatego, bo już długo myślę o tym, że chciałabym z nim wystąpić. Dużo jest takich osób, ale teraz no pierwsza przyszło mi do głowy. Jeszcze jest drugi mężczyzna, Raf Kamiński. No to jest dwóch takich wokalistów, których głos uwielbiam, a jeszcze Kuba Badach no ma taki jazzowy sznyt i to jakiś taki ma swój styl, który po prostu bardzo do mnie przemawia i uwielbiam jego kompozycje, uwielbiam to, co robi. Jego płyta Old School, którą wydał, to jest płyta, która najczęściej jest puszczana i na moim Spotify'u, i w moim samochodzie. I jestem bardzo zła, bo jak udało mi się kupić bilet na jego koncert, właśnie na ten Old School, to przyszła pandemia, koncert był przekładany 2 razy i za 3 razem został odwołany, nie udało mi się na niego wybrać, a teraz tych koncertów nie widzę, więc mam nadzieję, że jeszcze mi się uda zobaczyć to na żywo. No słuchajcie chłopaki, pamiętajcie, Karolina chce z wami śpiewać. Ja jeszcze bym dołożył Sławka Miatowskiego do tego zestawu. Co ty na to? Tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Dobra, Sławek, dzwonię do niego za chwilę. Kolejne pytanie. Chciałabyś umieć śpiewać jak Whitney Houston. Okej. Okay. Czyli troszkę z innego poziomu, bo jednak mówiliśmy o muzyce, akurat Whitney nie wykonywała tej raczej, ale rozumiem, że gospel, tak? Nawet nie chodzi o styl muzyczny, a o jakość i o umiejętności, jakie ona miała, które usłyszeć, na pewno jeszcze u jakiegoś człowieka może można, ale ona była niepowtarzalna i to, jaki ona miała talent, było niesamowite. I dążę do właśnie takich osób jak Whitney Houston, Celine Dion, do takich głosów, które jak wybrzmiewają, to po prostu pękają ściany. Dobrze, ostatnie pytanie. Nigdy nie zaśpiewasz. Nigdy nie mów nigdy, to jest bardzo trudne, ale nie zaśpiewam piosenek, które będą obraźliwe religijnie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Okej. Okay. Pięknie, Karolino, dziękuję. 5/5. Dawaj indeks. bardzo dziękuję. Wszystkie egzaminy tak szły. No, na pewno tak będzie, no ja w ciebie wierzę i tak na pewno będzie, więc się tej wersji trzymajmy. Karolino, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki za spotkanie. Do zobaczenia w następnym. Dziękuję bardzo.